Witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy i przypominam, że wracamy ze streamkami na YouTube'a, z rozdawania skinów, wygrania jakiejś gry, więc jak chcesz oczywiście sobie wygrać może jakiegoś fajnego skina, to oczywiście zapraszam na streamy o 18:00. I generalnie miało dzisiaj odcinka nie być, miał być właśnie stream, ale stwierdziłem, że i będzie odcinek i będzie stream, więc jak będę to wrzucał przed godziną 18:00, to serdecznie zapraszam, a jak wleci później, to może jeszcze stream trwa, więc sobie wbijaj. Generalnie, no CSGO skins dzisiaj, otwieranie skrzyneczek 3900 zł, tyle oczywiście mamy, skończył się evencik, mamy tutaj jakąś skrzynkę chyba limitowaną, więc sobie ją otworzymy kilka razy. Jeszcze również przypomnę oczywiście o konkursie, że na każdym filmie z CSGO skinsa jest oczywiście jakiś skin za 10-15 zł do wygrania. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz jakiś i oczywiście udostępnij film i użyj kodu Croxy na CSGO skinsie. Jest to rzecz najważniejsza. Jak jesteś oczywiście osobą pełnoletnią, no to na CSGO skinsa cię zapraszam. Możesz zalogować się z linku z opisu, bądź oczywiście klikasz sobie tutaj doładuj i tutaj kodzik Croxy oczywiście wpisujesz i możesz sobie 10% więcej do każdej wpłaty uzyskać. Kod możesz używać dowoli i nowi użytkownicy 2,50 dostają. Metod płatności jest dużo. Bliki, skiny, paysafe kardy, przelewy. No wszystko. Wszystko, co dusza zapragnie. Lecimy jakąś inną tutaj skrzyneczkę. Na przykład Jungle Case. 60 zł. Również tutaj 3 sztuki. 180 zł. Za 3 musimy oczywiście zapłacić. Lecimy dalej. Pepe Bizon do tego AWP-a i Nova. Generalnie, tak jak wam mówiłem już na niejednym filmie, nie grałem w CS-a bardzo długo. Odkąd wyszedł CS2, zagrałem tam dosłownie kilka rankedów i potem odstawiłem tą grę chyba na pół roku. I dopiero ostatnio zacząłem sobie wracać do tej gry. Nie mam nawet rozegranych jeszcze tych, wiesz, tych pierwszych 10 meczów rozstawiających. Co 10 meczów trzeba wygrać, żeby dostać rangę, nie? To ja tego nie mam jeszcze rozegranego, nie mam tego wygranego, więc no to pokazuje tak naprawdę, jak bardzo przestałem grać w tą grę, gdzie ja naprawdę w CS-a grałem swego czasu bardzo dużo. I generalnie w pewnym momencie też sprzedałem większość skinów, sprzedałem swoją piękną N9, za którą, no, skłamałbym, jakbym powiedział, że tęsknię, bo no bo nie grałem w CS-a przez ten czas, więc w sumie mi to lotto było, czy ten nóż jest, czy nie. Ej, 200, co to za USP jest? Nie mam pojęcia, ale okej, okay, jest fajny profit, więc sprzedajemy. No i mówię, było mi lotto tak naprawdę, co tam, czy to będzie, czy nie, więc będzie trzeba chyba za jakiś czas jakiś ekwipunek nowy, coś w ten deseń. No daj znać, stary, czy byś chciał taki film, gdzie kompletujemy ekwipunek do CS-a. Zobaczymy, może coś się uda wykręcić. 180 zł. Meczka, do tego 5-7, 238, więc jest znowu profit, to mi się podoba. Spróbujmy może teraz Elegant, 225, za 3. Takie skrzynki, zobaczymy, co tutaj uda nam się zdobyć. Jest AUG do tego CZ-ta i SSG. Spróbujemy kolejne otwarcie, zobaczymy co teraz. No jakby tutaj doleciał, to by było Gituwa, ale AK Redline to też chyba nie jest zły skin, no ale przypominam, że 225 zł, aż musimy zapłacić za 3 takie otwarcia. No niestety do tej AWP nie doleci. Mam tutaj 29 zł zaledwie i jesteśmy na minus póki co. To mi się bardzo nie podoba. Jest emeczka, jest rewolwer AK-47, 81 zł wszystko kosztuje. No to może Beast Case, no trzeba chyba otworzyć, co? 450 zł za 3 takie skrzynki, więc bardzo, ale to bardzo sporo. Mamy USP, kill confirmed, no ale to jest i tak 50 zł na minus. Spróbujmy jeszcze jedno otwarcie. No jest tutaj znowu ten USP, jest AWP, no to już potencjał większy jest 415, no to dalej jest 45 zł na minus. Zobaczmy teraz. Jaguar, no, już coraz bliżej, ale i tak wychodzimy na minus, więc no może w końcu to będzie to otwarcie. Jakiś ładny tutaj stan. 185 zł. No nie, no po prostu nie. No dobra, no co my możemy tu jeszcze spróbować? Rękawic skrzynki, chyba nie otwierałem jeszcze. Z tego co kojarzę. No zobaczmy, mamy Broken Fangi. Są to najgorsze chyba rękawice. Znaczy,
Nie są to na pewno najgorsze rękawice, biorąc pod uwagę wszystko, co możemy tu dostać. No, ej, to jest bardzo dobry. To jest bardzo dobry drop! No i o to właśnie chodziło, stary. 2627 zł. No to jest drop, którego ja tutaj tak naprawdę oczekiwałem. No dobra, no to co, no sprzedajemy. Nie ma co tego trzymać i próbujemy jeszcze raz z tą skrzynką, może jeszcze, no przekombinowałem chyba. Ale generalnie te rękawice takie, wiesz, właśnie takie Broken Fangi, one nie są aż takie tragiczne. Znaczy, no te są tragiczne. Ej, co to są za rękawice? Hydra Gloves? 311, nie co zasadzie. Hydra Gloves. Hydra? Ej, nie widzę nich. Albo jestem się... A, to są te, okej, dobra, to nevermind. Ale generalnie, jak tak patrzeć, no to te rękawice według mnie są spoko. Te tak samo, a zobacz, one kosztują najmniej 359 zł. Ja miałem te rękawice i one do jakichś sloterków to naprawdę bardzo fajnie tam współgrają. Dobra, 3 na raz, YOLO, 1725 zł. Chciałem powiedzieć, że liczę, ale na jedne takie rękawiczki, no. Takie no, ciut droższe. Patrzmy teraz. O Jezus Maria, dobra, to chyba była najgorsza decyzja podjęta w tym filmie. 600, oj. Moje serduszko, więc jest najgorsze, że właśnie w tym momencie wróciliśmy do tego, co było. Co mi się bardzo nie podoba. 50 na 50, a WP case, no... Stabilnie. 90 groszy. Próbujemy kolejne otwarcie. A, generalnie na CSGO skinsie jest jeszcze codzienna skrzynka, którą też możesz sobie codziennie za darmo otwierać. Zaraz ci pokażę gdzie, tylko sobie jeszcze tutaj przekręcę na skrzynce AWP. 181. No i zobaczmy, ostatnie otwarcie. No i jest redline, tylko czy to będzie pożyć 300 zł? Oczywiście, że nie. Dobra, chciałem pokazać wam tą skrzynkę, którą możecie codziennie sobie otwierać, tylko gdzieś ją zgubiłem. No, ty no, była tu przed chwilą, no przysięgam ci na wszystko, stary. Masz tutaj skrzynki social mediowe. No tu jest, no ślepy jestem, przepraszam bardzo. No i możesz sobie taką skrzynkę otworzyć sobie codziennie. Dobra, ale co ja chciałem zrobić? No ja chciałem iść na patelki tutaj jeszcze, tak? Pójść patelkę tutaj na koniec usmażyć, na przykład wrzucając skrzynkę Def, do tego dorzuciłbym, no wrzućmy skrzynkę 50-50 w sztukach, no po jednej z każdej, niech będzie, do tego water case, no i co teraz, no dobra, nie będzie jedna ta anarchia, niech będzie beast, no jedna ta, coś takiego, no i dorzućmy, oj, czekaj, to już trochę wykracza ponad nasz budżet. Dobra, wyrzućmy AK, wyrzućmy USP. 3 złotych, stary, 3 złotych, no zobacz, no. No, szkoda gadać. Dobra, no to żeby coś mieć, no to trzeba się czegoś pozbyć tak naprawdę, nie? Ale możemy rzucić na przykład tą. O, jest idealnie, stary. No i taka bitwa na dwie osoby. Na dwie osoby, no może na... Nie, no na dwie. Jak na 3 będziesz chciał, to daj znać w komentarzu. Tylko zostaw łapę w górę. Dobra, czy ja to stworzyłem? Nie stworzyłem. Okej, to dodajemy bota. Jest tu 9 skrzynek. Są to skrzynki, wydaje mi się, że bardzo przyzwoite. Pizgamy się z Emily, więc zobaczmy. 2702,50 zł. Koszt całkowity tutaj tej bitwy. No, pierwsza skrzynka, no, dała solidnie. Druga, no już... Dla mojego Czekaj, czy to była w ogóle okej. No, tutaj, że tak powiem, na zmianę. Raz dała mi skrzynka 50-50. Znaczy, raz Emily skrzynka 50-50 dała, a potem mi dała. Ale mi dała, no, AWP Redline za, no, troszkę sporo siana. Skrzynka z nożami. Wydaje mi się, że to spoko nóż. Ale jest tańszy... Co? Jesteś mi w stanie wytłumaczyć, czemu ten nóż jest... No ej, to jest moje, to musi być... Nie! Nie! Proszę!
Czy ja w końcu wygram tutaj kiedyś jakiegoś takiego fajnego drugiego battla? No, hej, naprawdę! Niemiło. Bardzo niemiło. To powinno być moje. Ale ja nie mogę. Ale znowu tak close na dziurę dostaliśmy. Ja nawet nie wiem, w którym momencie my tak na dziurę dostaliśmy. No, nie no, game changerem? Znaczy nie wiem, czy tu nie było jakiegoś takiego mocnego game changera. Ja przysięgam, że nie wiem, w którym momencie dostałem na dziurę. No ale no cóż, no tak w życiu bywa, raz się battle przegrywa, a raz się przegrywa. Dzięki za oglądanie, widzimy się na streamie albo jeszcze dzisiaj, jak zdążę ten film rzucić w trakcie streama, albo jutro o 18.30 może jakoś. Dzięki za oglądanie i do jutra, albo do dzisiaj. Siema!